Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was z salonu Klasyczne Buty w Gdańsku i dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl. Będziemy mówili o tkaninach. Zanim jednak przejdę do meritum, tradycyjnie poproszę Was o subskrypcję i polubienie filmu, o komentarze, o pomoc w rozwoju tego kanału. Wasza pomoc jest tutaj niezbędna, żebyśmy mogli dalej po prostu działać. Mieliśmy cykl, w którym mówiliśmy o skórach używanych do szycia butów. Ten cykl właściwie zakończyliśmy, zostało nam tylko skóry egzotyczne. Zostawiłem je sobie troszkę na później. Chcę Wam pokazać, jak wygląda but ze skóry aligatora, pytona, strusia, żeby nie być gołosłownym. Natomiast tym odcinkiem rozpoczynamy nowy cykl i będziemy mówili o tkaninach. Tkaninach służących do wyrobu ubrań oczywiście, ponieważ pamiętajcie, że klasyczne buty to nie tylko buty. Ja to podkreślam wielokrotnie. Klasyczne buty to także najwyższej jakości ubrań. Żeby zrobić ubranie, potrzeba mieć jakąś tkaninę. Ponieważ mamy właściwie już maj, zbliża się lato, więc uznałem, że jako pierwszą tkaninę omówię len. Czyli dzisiaj mówimy o lnie. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że len to jest tkanina, której początki sięgają neolitu. Pierwsze lniane tkaniny, czy też można powiedzieć wyroby lniane, znaleziono 7,5 tysiąca lat przed naszą erą, jeśli wierzyć naukowcom, czyli prawie 10 tysięcy lat temu. I początkowo były to głównie lniane nici, którymi łączono skóry. Natomiast bardzo szybko len pojawił się jako taka wyrafinowana, bardzo delikatna i bardzo kosztowna tkanina. Znany był już w starożytnym Egipcie, mniej więcej 2200 lat przed naszą erą i był wówczas bardzo cenną i cenioną tkaniną. Bardzo delikatne wyroby z lnu nosili faraonowie, nosili kapłani, szyto z nich szaty liturgiczne, nakrycia na ołtarze. Do tego stopnia len był ważny, że wymienia się go w Księdze Wyjścia w Starym Testamencie, kiedy jedna z 7 plag egipskich, czyli gradobicie, została zesłana przez Jahwę, przez Boga na Egipt. Wówczas starotestamentowy kronikarz wymienia, że został zniszczony jęczmień i len. Te dwie właśnie uprawy wymieniono jako zniszczone przez gradobicie, co wskazuje na to, że była to drogocenna roślina, skoro właśnie ją wymienia ten starotestamentowy kronikarz jako tą zniszczoną, jako coś, co wyrządziło potężne straty Egiptowi. Len już w starożytności był używany do szycia najbardziej drogocennych tkanin. On był uznawany za bardzo drogocenną tkaninę i tak jest do dzisiaj. Niewiele osób w Polsce sobie zdaje sprawę, że len jest bardzo drogą tkaniną, dużo droższą od bawełny, a nawet droższą od większości rodzajów wełny. To jest tkanina bardzo wysoko ceniona przez projektantów mody, przez krawców. Tak więc te zasady z Egiptu, wysokiej oceny lnu, są do dzisiaj. Natomiast można powiedzieć, że dopiero w XIX wieku opracowano taką metodę przędzenia lnu na mokro, która jest stosowana dzisiaj. Len był sadzony mniej więcej w maju, następnie był pielony. Podczas zbierania lnu len nie koszono, a wyrywano. Chodziło o to, żeby mieć jak najdłuższe łodygi, po prostu żeby on był jak najdłuższy. Następnie po wyrwaniu tego lnu, po zbiorach lnu, moczono go. Przez parę tygodni w stawach obciążano zerwane łodygi lnu nawet kamieniami. Jeżeli nie było gdzieś stawów, czy jezior, czy rzek w pobliżu, to na łąkach to robiono. W październiku zwożono len, młócono go. Chodziło o to, żeby uzyskać jak najdłuższe, jak najlepsze nici lnu. I wówczas kobiety w XIX wieku, właśnie już jesiennymi i zimowymi wieczorami, prządły len. I z tej przędzy wówczas robiono tkaninę. Chociaż ten proces wydaje się taki dosyć staromodny, to jest on w bardzo podobnym zakresie do dzisiaj stosowany. Czyli len przędzie się na mokro. Tak jak widzicie, to jest dosyć skomplikowany proces. To nie jest tak jak zbiory bawełny, które były dużo prostsze, czy nawet strzyżenie owiec. Pozyskanie lnu wysokogatunkowego, dobrego lnu jest dużo bardziej skomplikowane niż innych tkanin. Pamiętajmy też, że len w przeciwieństwie do wełny, tak jak zresztą bawełna, jest rośliną. Dlaczego ten len jest tak wysoko ceniony? Jakie są jego zalety, dzięki którym do dzisiaj pozostaje jedną z tych bardziej ekskluzywnych tkanin, czy też bardzo ekskluzywnych nawet tkanin? Po pierwsze, len jest bardzo odporny na tarcie i rozciąganie. Żywotność lnu jest chyba najwyższa ze wszystkich tkanin. Len jest bardziej żywotny niż wełna, nie mówiąc już o bawełnie. Po prostu koszule, czy marynarki, czy poszetki z lnu
naprawdę nawet po kilkunastu latach noszenia, użytkowania dosyć intensywnego, mają niezmienioną formę. Po drugie, olbrzymią zaletą lnu jest antybakteryjność, czyli w lnie nie rozwijają się bakterie, troszkę jak w wełnie. Stąd nawet jeżeli się spocimy w koszuli lnianej, nie wydziela ona przykrego zapachu. Pamiętajcie, że pot tak naprawdę jest bezwonny, to bakterie, które rozkładają ten pot, powodują, że zaczyna osoba spocona brzydko pachnieć. W lnie tego problemu nie ma, ponieważ akurat w lnie bakterie się nie rozwijają. Kolejna rzecz, która dla mnie osobiście jest bardzo ważna, len rozkłada się w 100% całkowicie, bez żadnych problemów, bardzo szybko, czyli jeżeli wrzucicie swoją lnianą koszulę do lasu, to nawet nie będę za bardzo zły na Was, ponieważ ona dosyć szybko się rozłoży i to całkowicie. Ponadto len jest bardzo higroskopijny. Len potrafi wchłonąć do 25% swojej masy wody i dalej nie być mokry. To jest przeciwieństwo całkowite, przeciwieństwo bawełny. Na pewno wielu z Was nosiło koszule czy koszulki bawełniane. Jak się spociliście, no nie wiem, na przykład pobiegliście gdzieś, to później ta bawełna ciążyła nam na plecach właściwie jak taka mokra ścierka. Z lnem nie ma takiego problemu, jest bardzo higroskopijny. Jest też bardzo przewiewny. Budowa lnu wygląda trochę, materiału lnianego wygląda trochę jak siateczka. Ja spróbuję Wam to pokazać na naszej koszuli. Momencik. No, zobaczcie, to jest koszula 100% lnu włoskiego. I jak na nią popatrzycie, to ona jest właściwie przezroczysta. To jest taka siateczka, takie sitko można powiedzieć. Zresztą widać tutaj te supełki, co chwila są jakieś supełki. Tak wygląda właśnie struktura lnu, bardzo, bardzo zwiewna, taka siateczkowa. Stąd jest to tkanina, która jest bardzo ceniona latem. Tym bardziej, że jest chłodna w dotyku. Tak więc len jest chłodny, len jest przewiewny, nie ościąga się, jest trwały i jest też, tak jak powiedziałem, kosztowny. Ta kosztowność lnu powoduje, że jest mnóstwo podróbek lnu. Także przestrzegam Was w ogóle przed lnem z takim no-name. Pamiętajcie, że najlepszy len pochodzi albo z Włoch, albo z Irlandii, albo z Polski. Tradycje w ogóle polskiego lnu sięgają właśnie XIX wieku. Przez wiele lat, przez dziesiątki, właściwie nawet setki lat, można powiedzieć, ten len był ceniony niemal na równi z lnem irlandzkim i włoskim. No niestety lata komunizmu i tych wszystkich przekształceń spowodowały, że zostały chyba w tej chwili już tylko dwa zakłady, w których robi się len, to jest w Żerdowie i zakład Orzeł. Niemniej pamiętajmy, że len polski jest bardzo wysokogatunkowy. Niemal jak włoski czy irlandzki. Natomiast te wszystkie tkaniny lnianopodobne, często się tak to określa, zazwyczaj pochodzą z Chin i w tym lnie nie ma lnu. Tak naprawdę to jest jakaś wiskoza lub nie daj Bóg jeszcze poliester, czyli bardzo proszę uważać na te wszystkie no-name'owe tkaniny lnianopodobne, ponieważ tak naprawdę tam nie ma lnu. Producenci wysokogatunkowego lnu często używają do określenia swojego lnu albo pure, czysty len, albo Irish, albo właśnie Italii. Jeżeli macie takie napisy, to możecie być niemal pewni, że to jest len wysokogatunkowy. Len nie cieszy się w Polsce wielką popularnością właściwie z dwóch powodów. Pierwszy jest gniotliwy, czyli osoby mówią, że len się gniecie i to im się nie podoba, co jest dla mnie w ogóle szokujące, ponieważ dla mnie to jest jego olbrzymia zaleta. Ja nie cierpię prasować koszul, nie cierpię prasować marynarek, spodni i materiał, w którym mogę po prostu wyjść pogniecony i dalej wyglądać super i nikt mi nie zarzuci, że jestem pogniecony, tylko każdy jeszcze się będzie tym zachwycał, to jest dla mnie coś genialnego. To właściwie wszystko powinno być lniane w tej sytuacji. Z tego tytułu właściwie nie lubię koszul bawełnianych, ponieważ one się gniotą, trzeba je odprasowywać. Naprawdę już zdecydowanie wolę wełnę lub właśnie len. Druga rzecz, część osób mówi, że len jest szorstki. Szorstki w dotyku, taki nieprzyjemny. I to dotyczy lnu przemysłowego. Pamiętajcie, że len to nie tylko koszule czy marynarki, czy poszetki. Len to także zasłony lniane na okna, to są obicia kanap. Natomiast jeżeli len służy do wyrobu tkanin i pochodzi z dobrej gatunkowo tkalni, to jest super miły i delikatny w dotyku. Ci wszyscy, którzy mieli okazję dotykać naszych lnianych koszulek polo z Grand Sasso, zostały nam chyba bodajże dwie tylko takie koszulki w Warszawie. W Gdańsku nie mam już żadnej, wszystkie sprzedaliśmy, więc nawet Wam je pokażę. Ale ci, którzy mieli tą okazję, to właściwie byli zdziwieni, że to jest len. To w dotyku był jak wełna, a nawet jak jedwab, no nieprawdopodobnie wręcz miękki.
Zresztą mam w tej chwili na sobie, oczywiście jestem cały w lnie, więc mam na sobie naszą marynarkę lnianą, nasze spodnie lniane, czyli garnitur taki lniany, oraz naszą koszulę lnianą z lnu włoskiego, Albini, czyli chyba najlepszego na świecie. I uwierzcie mi, koszula dotyka mojego ciała. To jest bardzo miłe w dotyku. Tutaj pan Famuła ma kamizelkę letnią z Gran Sasso, która też jest lnem. I również jest zachwycony jej delikatnością i po prostu tym, jaka ona jest miła w noszeniu. Więc len wysokogatunkowy z dobrej tkalni wcale nie jest miły w dotyku, jest wręcz bardzo miły w dotyku. Te cechy lnu, że on się gniecie, tak, gniecie się. Pamiętajmy jednak, że len gniecie się, bo taka jest jego cecha, to jest jego zaleta, nie wada. Na przykład nasze koszulki z Gran Sasso gniotą się jednak troszeczkę mniej niż normalne koszulki, są inaczej tkane. Nasza marynarka z lnu, ona jest z takiego grubszego lnu, też nie gniecie się tak mocno. Jak widzicie, została niedawno uszyta, ja ją dzięki temu założyłem, bo właściwie tych marynarek też już jest bardzo mało, więc mogłem przynajmniej wam ją pokazać i założyć. Ale nie jest wcale wygnieciona, oczywiście tutaj przy zgięciach rąk to jest naturalne. Tak więc len nie jest wcale taki gniotliwy, a jeżeli już jest, to te zagniecenia są ładne, fajnie wyglądają, dobrze się to nosi, no i nie trzeba tego prasować, moi drodzy, co jest w ogóle super sprawa. Jak rozpoznać dobry jakościowo len? Po pierwsze, tak jak wam pokazywałem, on ma na sobie mnóstwo takich supełków, takich zgrubień. Druga rzecz, gniecie się. Len mimo wszystko się gniecie. Nawet ten z Gran Sasso, jeżeli go ściśniecie, to będzie podniecony. Zobaczcie. Prawda? Musi się gnieść len. Jeżeli się nie gniecie w ogóle, to możecie w 100% założyć, że to nie jest len. Albo jakaś totalna podróba lnianopodobna. Teraz może jeszcze parę uwag. Len jest oczywiście tkaniną typowo letnią. Ciężko mi sobie wyobrazić, że ktoś będzie chodził w lnianym garniturze zimą. Pamiętajcie, że on jest chłodny w dotyku, więc jeszcze spotęguje uczucie chłodu. Natomiast jeżeli mówimy o miesiącach od maja właściwie do końca września, jest czymś fantastycznym. Zapewnia dużą swobodę, duży komfort termiczny, fajny wygląd, taki casualowy, ale jednocześnie stylowy. I nie da się ukryć, że po raz pierwszy właściwie w klasycznych butach my mamy mnóstwo rzeczy z lnu. Mieliśmy już w zeszłym roku zarówno marynarki, jak i koszulki z domieszką lnu, czyli one nie były 100% lniane, ale miały domieszki lnu, czy na przykład te kamizelki w większości lniane, ale jednak też z domieszką, na przykład wełny. Natomiast w tym roku postawiliśmy na len. Po raz pierwszy postawiliśmy na len i wydaje mi się, że to był strzał w dziesiątkę. Mamy zarówno koszule lniane, którą mam na sobie, uwierzcie mi, nosi się to fantastycznie. Mamy lniane marynarki, właściwie cały garnitur lniany, który można się trochę cofnąć, który można sobie skompletować u nas, czyli spodnie i marynarkę. Ja założyłem spodnie również do marynarki, ale byłem w tej marynarce w jeansach i to również wyglądało fantastycznie, czyli jeansy plus ta marynarka. Mamy, tak jak mówiłem, koszulki polo w całości z lnu. Mamy takie, można powiedzieć, że wyrafinowane t-shirty z lnu, czyli właściwie klasyczne buty, jeżeli chodzi o ubrania, to w tym roku jest głównie len i uważam, że to bardzo dobrze. Zresztą tak samo uważają nasi klienci, bo praktycznie nasza kolekcja letnia już się wyprzedała. Myślę, że 90% naszej kolekcji ubraniowej letniej już jest wyprzedana. Jeżeli ktoś chce naprawdę skompletować sobie jakąś marynarkę czy spodnie, to jest ostatni dzwonek. Dobrze, ten film się ukazuje w sumie za 3 dni czy 4 dni. Bo gdyby się okazał za 2 tygodnie, to już chyba mówiłbym tylko o teorii, bo już nic by nie było w naszym sklepie. I bardzo wam za to dziękuję, bardzo wam dziękujemy za takie miłe przyjęcie naszej kolekcji. To, że my uważamy, że ona jest fantastyczna, to jedno, ale tak naprawdę stworzyliśmy ją dla was, więc tym bardziej dziękujemy za to, że wam się spodobała. I jeszcze raz powiem, nie bójcie się lnu. On właśnie ma być taki gniotliwy, on ma się wygnieść. Pamiętajcie, że jak już się wygniecie to, co ma się wygnieść, to przestanie być aż taki gniotliwy. On jest miły w dotyku, jest naprawdę bardzo uniwersalny. Mówię, tą marynarkę możecie założyć z jeansami, możecie założyć ze spodniami lnianymi, możecie założyć z normalnymi spodniami, na przykład szarymi czy granatowymi. Koszulę lnianą możecie nosić nawet do shortów, czyli jakieś fajne shorty, boat shoes, czy jakieś sneakersy czy loafersy i fajnie wyglądacie. Także len da się połączyć wiele różnych stylizacji i będzie zawsze wyglądał stylowo. Mam nadzieję, że film o lnie wam się podobał. Mam nadzieję, że przekonają was do lnu. Mam nadzieję, że pójdziecie śladem
Faraonów i Mojżesza i również będziecie chodzili w lnie, bo naprawdę warto. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.